Dzień dobry. Bardzo mi miło powitać wszystkich Was, którzy zebraliście się tutaj w naszej auli szkolnej, żeby wysłuchać, ale też wziąć udział w odśpiewaniu koncertu kolęd. Szczególnie miło jest mi gościć najmłodszych z Was w tej auli, a mianowicie uczniów czy przedszkolaków w tej szkole. Uczniowie szkoły podstawowej numer 1 witają przedszkolaków. Świąteczny nastrój powrócił. Ci, którzy występują dzisiaj, są już gotowi. Zatem zapraszam wszystkich na koncert kolęd i pastorałek. Oddaję głos wykonawcom. Kolęda polska, zamknięta w najprostszych nutach i słowach. Królujesz w domach we święta, w ludzi wzruszać od nowa. Tak wiele teraz się dzieje i wokół tyle jest złego. Kolędo, daj nam nadzieję doczekać jutra lepszego. Serdecznie witamy na trzecim już koncercie kolęd, pastorałek oraz pieśni bożonarodzeniowych. Jednym z najpiękniejszych zwyczajów świątecznych jest śpiewanie kolęd. Chyba żaden z narodów nie może pochwalić się takim bogactwem tych pieśni, jak naród polski. Większość z nich to przekazywane przez tradycje utwory, których autorów na próżno szukać wśród znanych poetów. W kolędach z pewnością można odnaleźć cały przekrój, od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych. Od liturgicznych utworów do świeckich pastorałek i pieśni bożonarodzeniowych. Znajdujemy w nich czystą poezję, najpiękniejsze pomysły muzyczne, ale również wiele śladów dawnych polskich obyczajów, a także nasze ukryte pod płaszczem zapomnienia wspomnienia z dzieciństwa. Dziś w wykonaniu naszych szkolnych zespołów wokalnych, instrumentalnych oraz solistów usłyszymy zaledwie kilka najpiękniejszych utworów o tematyce bożonarodzeniowej. Nasz koncert rozpocznie jedyna kolęda znana na całym świecie. Cicha noc. Zapraszamy. Oh, yeah.
gałązek świerkowych srebrny klucz wiolinowy. Taka już jest tradycja, że nosimy ją razem. Płynie z serca i z myśli, pełna wspomnień i marzeń. Zaśpiewajmy kolędę dla małego Jezusa. Niech nas nuta świąteczna mocniej łączy i wzrusza. Tutaj, że Jezus, moja.
Magdy, Jagody i Olka usłyszymy piosenkę Snow is Falling. Kilka słów na zakończenie, pozwolę.
Siadają aniołki, ładnie siadają. Myślę, że wszystkim wykonawcom należą się gromkie brawa. Ja osobiście cieszę się bardzo z tego koncertu. Mam nadzieję, że będzie to już tradycja w naszej szkole. Bardzo dziękuję pani Jolancie Denzler-Dominiak za przygotowanie całego.